Nazywam się Ola. Gdy dorosnę, chciałabym zostać weterynarzem. W domu mam 3 koty: Malinę, Prażynę i Rudego. Lubię jeździć z mamą i z nimi do weterynarza. Lubię sprzątać, lubię je karmić i sprzątać im kuwetę. Dokarmiam też inne koty z wioski. Gdy dorosnę, chciałabym zostać zawodowo weterynarzem. Jestem weterynarzem. Weterynarz to taki ktoś, kto leczy zwierzęta. Do tej pracy potrzebne mi są urządzenia jak stetoskop. Stetoskop pokazuje mi, czy mój pacjent ma zdrowe serduszko. Otoskop. Otoskop pokazuje mi, czy mój pacjent ma zdrowe uszka. Termometr. Termometr pokazuje mi, czy mój pacjent ma dobrą temperaturę. Lusterko. Lusterko pokazuje mi, czy mój pacjent ma zdrowe ząbki. Krople do oczu daje mojemu pacjentowi, jak ma chore oczka. Daje mojemu pacjentowi zastrzyki przed operacją. I podaję mu szczepionkę. Cześć, jestem Ewa i dzisiaj jestem kucharzem. Praca kucharza jest dosyć trudna, ale bardzo fajna. Moimi podstawowymi narzędziami jest nóż, łyżka i widelec. Dzisiaj usmażę naleśniki. Kucharze napełniają nasze puste brzuszki i dzięki nim na naszych twarzach pojawia się uśmiech. Smacznego! Dzień dobry, mam na imię Patryk. W przyszłości chciałbym zostać pisarzem dla dzieci i pisać różne książki, opowiadania dla dzieci. I żeby dzieci je przeczytały, bo bardzo będą lubić te książki. W przyszłości chciałam zostać fotografem. Dlaczego? Ponieważ zatrzymuję czas na zdjęciach, uwiecznia ważne chwile, podróżując realizuję swoją pasję. A na świat patrzy innymi oczami. Życzę każdemu, żeby robił to, co najbardziej kocha. Dzień dobry. Chcę być piłkarzem, bo to zdrowie, sport i zabawa. Zawód, który chciałabym zostać, to stylistka paznokci. Zajmuję się malowaniem, zdobieniem oraz pielęgnacją rąk. Rzeczy, które są potrzebne, to pilniczki, lakiery, waciki, zmywacze, lampa UV i patyczki. Mam nadzieję, że będę miała swój gabinet, a klientki będą wychodziły z niego uśmiechnięci. Dzień dobry, chciałbym zostać w przyszłości piłkarzem. Lubię piłkę nożną i chciałbym reprezentować Polskę. Chcę zostać kosmetyczką, dlatego ćwiczę malowanie paznokci.
chciałabym studiować kosmetologię, czyli kosmetykę lekarską. W ten sposób chciałabym pomagać ludziom w pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. Mam nadzieję, że moje marzenie się spełni i że będę mogła otworzyć swój własny gabinet kosmetologii.